Tak, było też pytanko, dlaczego nie pokazaliśmy innej gry serii Access od 10 na 10, która zasługuje na 10 na 10? Jaka to? Factorio. A ktoś grał od nas? Nie. Ja grałem w Early Accessie, robiłem materiał w samcu alfa, tak zwanym, takiej serii programów. I nie wróciłem do Factorio nigdy, dlatego że jest to niebezpieczna gra. Słyszałem. Moim zdaniem jest to, powinno się zabronić tej gry. Ona może doprowadzić do uszkodzenia mózgu. Zresztą ja wiem, że u nas w redakcji Marcin, nasz ekspert od Rosji, zdaje się, że kiedyś też narzekał na to, że jego głowa boli od Factorio. Tak, tak, to jest chyba ten pewien etap, gdzie zamieniasz już grę chyba w taką pracę. No, tam sama praca jest, to jest taka praca inżyniera bardzo, tak, nie? Tak. Że zastanawiasz się, co poszło nie tak w twoim tym sprytnym planie fabryki, która produkuje, nie wiem, co tam się produkuje w Factorio w finalnej wersji. Nawet nie grałem w to. Słyszałem tylko jedną ciekawą historię, że oni mieli strasznie duży problem ze sprawieniem, żeby ta gra korzystała z wielu wątków procesora. I mózgu. Z rdzeni. Właśnie z rdzeni, przepraszam. Tak. I tam był taki kłopot, że ta gra korzystała właśnie tylko z jednego. Więc jeśli ktoś miał procesor, który miał bardzo dużo rdzeni, ale te rdzenie poszczególne były dość słabe, no to niestety ta gra po jakimś czasie zaczynała chodzić okropnie. Bo tam oczywiście ta gra stała przede wszystkim na procesor, bo tam to wyliczenie jest cholerę na pewnym etapie. No. Ale inna gra, no myślę, że właśnie gadaliśmy o tym dzisiaj w redakcji, chyba jeszcze ciebie chętnie było, o takim materiał,